Witam wszystkich. Dzisiaj ocenimy film z kanału Jerzy Bokłażec pod tytułem Rodzice, chrońcie dzieci przed religią. Bez zbędnych wstępów, zaczynajmy. Przemoc psychiczna i emocjonalna wobec dzieci to jedna z bardziej ponurych kościelnych strategii przemocowych. Na domiar złego jest to strategia szeroko akceptowana. Najczęstsze obszary jej stosowania to rytuał spowiedzi oraz szkolna, a także przedszkolna katecheza. Oto przykłady. Przez prawie całą podstawówkę byłam przekonana, że pójdę do piekła, bo nie pomodliłam się wieczorem i rano przed pierwszą komunią, a przecież trzeba się modlić zawsze rano i wieczorem. Pamiętam taki standard, że szatan czeka na każdym rogu ulicy, że poluje na niedobre dzieci. Niedobre, czyli takie, co nie chodzą do kościoła. Szkoła podstawowa, bodaj druga lub trzecia klasa. Jak nie pójdziesz raz do kościoła, to masz grzech śmiertelny. Diabły w piekle będą gotować się w smole. Miałam po tym wiele koszmarów. Ksiądz całej grupie dzieci powiedział, że jeśli nie wyspowiadamy się ze wszystkich grzechów, to po przyjęciu pierwszej komunii opłatek zacznie krwawić nam w ustach i wszyscy obecni będą wiedzieli, że... Są to oczywiście patologiczne historie, ale pytanie, czy jest to wyjątek czy zasada? Nie musimy pytać, mamy badania naukowe. Jak donosi Harvard School of Public Health, cotygodniowa praktyka religijna i codzienna modlitwa sprawia, że dzieci wchodzą w dorosłość z większą satysfakcją z życia, rzadziej mają objawy depresji, rzadziej palą i zażywają narkotyki, czy posiadają infekcje przenoszone drogą płciową. Chętniej również angażowali się w wolontariat, czy wykazywali zachowania prospołeczne. Podobne badania przeprowadzono w Szwajcarii. Okazało się, że dzieci religijne rzadziej palą, zażywają miękkie czy twarde narkotyki niż dzieci ateistyczne. Badania te nie są zaskoczeniem, gdyż to samo obserwujemy u dorosłych. Osoby religijne są szczęśliwsze, rzadziej palą i piją, chętnie należą do niereligijnych wolontariatów albo różnych kół. Tak więc teza pana Jerzego jest moim zdaniem bezpodstawna i nie ma na to żadnych dowodów. Nie chodzi oczywiście o to, aby stwierdzić, że historie, które przytacza, są nieprawdziwe, a wykazanie, że część nie stanowi całości. To jest jak z dentystami. Dzieci, które spotkają dobrego dentystę, będą się mniej bać. Jeżeli zaś spotkają tego mniej miłego, mogą mieć uraz. To był mój największy strach, najdotkliwsze upokorzenie. Ten moment, kiedy się okazało, że muszę powiedzieć o najskrytszych tajemnicach mojego 8-letniego życia obcemu mężczyźnie. Moja córka na religii w drugiej klasie podstawówki usłyszała, że Jezus umarł za jej grzechy i w komunii jedzą ciało Jezusa. Miała 7 lat, bała się. Od koleżanek z pracy często słyszałam, jakie rzeczy katechetki przekazują dzieciom. 5-letni syn jednej z nich płakał po religii, że to z jego winy Jezus umarł na krzyżu. Nie wszystkie doświadczenia dzieci wdrażanych w katolicyzm są tak dramatyczne, jednak opowieści o wzbudzaniu strachu i poczucia winy można usłyszeć na tyle często, iż trudno zakładać, że są to niechlubne wyjątki od zacnej reguły. Zwłaszcza, że grzech i wina należą do centralnych kategorii ideologii chrześcijańskiej. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. Nie musimy niczego zakładać, gdyż znów posiadamy badania na ten temat, które są silniejsze niż nasze domysły. Przytoczmy więc badanie opisujące odczucia dzieci przy pierwszej spowiedzi. Według niego ani jedno dziecko przed pierwszą spowiedzią nie czuło się bardzo komfortowo. Tylko 4% czuło się komfortowo. 56% czuło się neutralnie, a aż 40% albo bardzo niekomfortowo lub po prostu niekomfortowo. Czyli pan Jerzy ma rację. Cóż, przyjrzyjmy się wynikom, jak dzieci czuły się po pierwszej spowiedzi. Aż 76% dzieci po pierwszej spowiedzi czuły się albo bardzo komfortowo, lub po prostu komfortowo. 14% neutralnie, a tylko 10% niekomfortowo lub bardzo niekomfortowo. Oznacza to, że poziom poczucia niekomfortu po spowiedzi spadł z 40% do 10%, a poziom komfortu z 4% wzrósł aż do 76%. Chociaż dla wielu ateistów może się to wydać zaskakujące, to nie dla psychologów. Badania wykazały,
że wyznanie swoich win również w akcie religijnym zmniejsza stres i pomaga pogodzić się ze złym zachowaniem. I tak nauka potwierdza słowa Biblii. Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. W psychologii wyróżnia się dwa typy poczucia winy. Poczucie winy może być chroniczne, destrukcyjne i może być adekwatne, czyli właściwe, czyli takie normalne, takie, które każda zdrowa osoba posiada. Destrukcyjne poczucie winy jest nieadekwatne do popełnionych czynów lub odnosi się do czynów niepopełnionych. Na przykład takich jak odpowiedzialność za śmierć głównego bohatera nowotestamentowych mitów, czyli Jezusa. Gdyby pan Jerzy Bokłażec miał rację, chrześcijanie powinni mieć większy współczynnik depresji, częściej być smutni i czuć niepokój. Znów, teza być może jest ciekawa, ale badania jakoś mają problem, aby ją potwierdzić. U młodych chrześcijan ten współczynnik jest niższy niż u osób z innych religii, czy osób niereligijnych, czy też ateistów. I właśnie destrukcyjne poczucie winy zaszczepiane jest dzieciom w toku katolickiego wychowania. W jakim celu? Cel jest bardzo, bardzo, że tak powiem, łatwy do wychwycenia. Duża część ludzi straumatyzowanych, uzależnionych od tej procedury poczucia bycia winnym, wprowadzana bardzo wcześnie, kiedy nie mogą używać rozumu, oceniać samodzielnie coś, wprowadzona w głębokie poczucie winy, się głęboko uzależnia i to jest po prostu najlepszy sposób na stworzenie później tej klienteli, która będzie chodzić do kościoła, będzie się czuła winna, będzie chodzić do spowiedzi i tak dalej. Krótko mówiąc, jak chce się mieć przepełnione kościoły, a nie puste kościoły, trzeba wcześnie dotrzeć do 7, 8, 9 latków i ich głęboko uzależnić poczuciem winy. Bo wtedy część z nich, jakaś grupa, wróci. Moi drodzy, czy wyście kiedykolwiek spotkaliście z pojęciem socjalizacja? Może poczytajmy. Proces oddziaływania społeczeństwa na jednostkę to, patrząc z drugiej strony, wchodzenie jednostki do społeczeństwa. W ujęciu teorii behawiorystycznej tajemnica socjalizacji polega więc na tym, że społeczeństwo nagradza zachowania kulturowo właściwe, a karze zachowania nieodpowiadające oczekiwaniom kulturowym. W wyniku takiej tresury człowiek przyswaja wzory i reguły kulturowe, czyni je swoją drugą naturą i następnie realizuje swoim postępowaniu. Problem tylko w tym, że jak zauważają socjologowie, w każdym społeczeństwie są dewiacje, czyli łamie się normy moralne. Stąd wielu filozofów doszło do wniosku, że w człowieku istnieje naturalna skłonność do czynienia zła i łamania norm. Problem w tym, że to wywołuje u nas sumienie. Stąd wielu ludzi musi wybierać pomiędzy popędami a moralnością, czy jakby powiedział Flawiusz, między duszą rozumną a popędliwą. Stąd też przypominanie o swojej grzeszności, czy też predyspozycji do łamania norm czy zachowań dewiacyjnych jest jednocześnie zwiększeniem kontroli społecznej nad dewiacyjną jednostką. To nie jest wymysł chrześcijaństwa. Cytując, według Sokratesa, wszelkie zło pochodzi z nieświadomości. Nikt umyślnie i z świadomością zła nie czyni. Nie może być inaczej. Skoro dobro jest pożyteczne i gwarantuje szczęście, nie ma powodu, by ktoś, kto je zna, nie czynił go. Wiedza jest wtedy warunkiem dostatecznym cnoty. Jest to jedno i to samo wiedzieć, co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym. To była definicja Sokratesa. Cnota to wiedza. Sokrates uważał się za uprawnionego do tej krytyki, bo gdy inni ulegają złudzeniu, mniemali, że wiedzę posiadają, on miał świadomość swojej niewiedzy. Nazywał to wiedzą niewiedzy. Była to wiedza psychologiczna, bo stwierdzając swą niewiedzę, ujawniał poznanie samego siebie. Przede wszystkim była w tym wiedza epistemologiczna. Ujawniał bowiem, że wie, na czym polega wiedza, skoro umiał poznać jej brak. Na tym właśnie polega chrześcijaństwo, na uświadomieniu sobie swojej grzeszności. Poznanie własnej natury. Jest to prawdziwa wiedza, dzięki czemu można czynić dobrze oraz łatwiej przychodzi nam mierzyć się ze swoim sumieniem i czynić lepiej. Dla przykładu, według badań Kanadyjczycy, którzy chodzą regularnie do kościoła, przekazują na cele charytatywne ponad 1000 dolarów rocznie. Niewierzący niecałe 300. Jeszcze gorzej jest w Ameryce, gdzie przeciętny praktykujący wierzący przekazuje 1500 dolarów na cele charytatywne, a niewierzący ledwie 200. Jedynie 7% praktykujących wierzących nigdy nie wpłaci
traciła na akcje charytatywne, a wśród niewierzących było to aż 22%. Więcej osób praktykujących działa w wolontariacie i chętniej pomagają osobie bezdomnej czy biednej. To jest właśnie skutek poznania swojej grzeszności, wiedzy o niewiedzy. Dzięki temu, że wiemy, jakie mamy wady, możemy jednocześnie czynić lepiej i nie czuć aż takich wyrzutów sumienia, gdy mamy zachowania dewiacyjne, co jak ucaliliśmy, każdy posiada. Spowiedź i inne kościelne rytuały przynoszą rzeczywistą ulgę osobom religijnie uzależnionym. Ale gdyby nie ich uzależnienie, gdyby nie uwarunkowanie we wczesnym okresie życia oparte na lęku, nie działałyby destrukcyjne emocje, od których rytuał na chwilę uwalnia. Religia próbuje gasić pożary, które sama rozpala. Proponuje rozwiązanie problemów, które sama stwarza. Kościół, stosując szantaż emocjonalny wobec dzieci, głęboko je krzywdzi. Wróćmy może do socjologii. Zachowanie amoralne, niezależnie od ewentualnych sankcji społecznych, z jakimi może się spotkać, rodzi przykre odczucia zwane poczuciem winy, wstydu albo wyrzutami sumienia, a równocześnie biologiczne popędy zawarte w nich często popychają do zachowań amoralnych. Radząc sobie z tą sprzecznością, jednostka tworzy pewne własne, indywidualne, kompromisowe rozwiązanie. Swój specyficzny sposób postępowania, który zamyka się w trzeciej warstwie osobowej zwanej ego. Ego dostarcza niezbędnej równowagi między tym, czego żąda natura, a tym, czego wymaga kultura. Dwie siły, między którymi toczy się w nieuchronnym rozdarciu egzystencja ludzka. To, o czym mówi pan Bokłażec, to efekt kultury. W człowieku toczy się nieustanna walka między jego kulturą a naturą. Sprzeczności te wywołują u nas sumienie, ból i tak dalej. Religia chrześcijańska stara się leczyć ten ból. Uświadamia człowiekowi, że jest grzeszny, ale ma tego świadomość i może czynić lepiej. Gdyby pan Jerzy był konsekwentny, powinien postulować zniesienie społeczeństwa, no ale wtedy byśmy się cofnęli do poziomu animalnego. Religia nie tylko uświadamia nas, że my jesteśmy grzeszni, ale i inni ludzie. W końcu powiedział Jezus, jakim sądem sądzić będziecie, tak was będą sądzić. Dlatego według badań chrześcijanie i muzułmanie chętniej wybaczają niż ateiści. Kościół, stosując szantaż emocjonalny wobec dzieci, głęboko je krzywdzi. Płacą one wysoką cenę za kościelne psychomanipulacje. Oto psychiczne skutki szantażu emocjonalnego. Obniżona pewność siebie. Zawstydzenie. Strach, poczucie zagrożenia. Obniżony szacunek do własnej osoby. Złość i wytrącenie z równowagi. Poczucie winy, wyrzuty sumienia. Bezradność. Podsumowując, wydaje mi się, że komentowany film to idealny przykład używania błędu argumentacyjnego Fallacy of Division. Film składa się tak naprawdę z dowodów anegdotycznych i nie przytacza się żadnych źródeł, przez co ma minimalną wartość merytoryczną. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, sekcja komentarzy jest wasza. Z tego miejsca chciałem podziękować patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.